generalnie czujemy w sobie taką siłę, taką moc. My czujemy, że dobrze gramy, czujemy, że jesteśmy silni w tej chwili i nawet nie zmienia tego wynik w meczu z Piastem, bo mimo wszystko to my tam w Piaście, szczególnie w tej drugiej połowie, byliśmy drużyną, która na pewno nie musiała wstydzić się swojej gry, brakowało nam skuteczności i zamierzamy w niedzielę być skuteczni. Sytuacja kadrowa jest dobra, to znaczy poza Marcinem Waszczyńskim, którego spotkało nieszczęście w ostatnim meczu. Mamy wszystkich zawodników do dyspozycji i wszyscy są zdrowi, także mogę korzystać poza Marcinem ze wszystkich. Tejszur jest bardzo dobrym piłkarzem. Miałem przyjemność z nim pracować. Byłem pierwszym trenerem w kraju, który z nim pracował i bardzo wysoko oceniam jego umiejętności i bardzo wysoko go ocenię jako człowieka, bo to naprawdę fantastyczny człowiek. Tak, to jest bardzo podobna postać jak Paweł Prożek u nas w drużynie. Czołowa osoba, na której spoczywa ciężar zdobywania bramek, ma na razie jedną bramkę więcej od Pawła. Dla mnie, szczerze mówiąc, to jest to drugorzędna sprawa. Kto zdobędzie tytuł Króla Strzelców? Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Wisła była mistrzem Polski. Także ja bym się zgodził na taki układ, że Tejczur będzie Królem Strzelców, a Wisła będzie mistrzem. Pewnie Paweł Prożek będzie miał jakieś obiekcje, ale no, wiadomo, że dla mnie liczy się i dla każdego piłkarza Wisły powinno się liczyć przede wszystkim dobro drużyny. To, że gramy przed własną publicznością, powoduje zawsze w nas taki wzrost adrenaliny i najlepiej to odzwierciedla statystyka. Jesteśmy drużyną, która zdobyła w polskiej lidze najwięcej punktów u siebie jak do tej pory. Mimo tego, że Legia jest niepokonana u siebie, to jednak Wisła zdobyła 34 punkty u siebie. Nikt tego nie zdobył tyle punktów w tym sezonie i zamierzamy również zdobyć 3 punkty w niedzielę. Poza tym no, najlepiej świadczy fakt o tym, że potrafiliśmy tu u siebie wydobyć naprawdę pokłady jakichś takich rezerw, chociażby takie mecze jak tutaj przegrała chociażby Barcelona w tym sezonie, także to też oczywiście świadczy, czy bardzo dobry mecz tej pary Jerozolima i 5-0 po wcześniejszej porażce 1-2, to świadczy o tym, że potrafimy u siebie naprawdę grać i myślę, że w niedzielę po prostu to udowodnimy po raz kolejny. Jeżeli chodzi o pana Małka, no nie ukrywam, po ostatnim meczu trochę z panem sędzią doszło do takiej mocniejszej wymiany zdań. Mam nadzieję, że nie będzie żywił urazu. Mam nadzieję, że po prostu będzie profesjonalnym. Znaczy można powiedzieć, bardzo dobrym sędzią. Także myślę, że puści w niepamięć te nasze jakieś tam utarczki słowne. I mam nadzieję, że jestem przekonany zresztą, że będzie tak samo jak wszyscy piłkarze, będzie dobrym aktorem tego widzenia. Uważam, że ten najważniejszy mecz poprzedniego sezonu, chociaż wielokrotnie graliśmy z Legią, uważam, że ten najważniejszy mecz Legia przegrała jednak z Wisłą tu w Krakowie. To był mecz, który zadecydował moim zdaniem o tytule mistrzowskim, bo dał nam 8 punktów przewagi nad Legią już jesienią i to już oznaczało, że jesteśmy blisko tego tytułu. Także myślę, że ten najważniejszy mecz z Legią Wisła będzie dalej wygrywała.